Cześć, zapraszam do 33. odcinka praktycznej nauki jazdy. Będzie to odcinek zimowo-świąteczny. Świąteczny z odpowiednią świąteczną muzyką jako podkładem, a zimowy nie tylko dlatego, że robię go i publikuję w zimie, ale też dlatego, że pokażę Wam w tym odcinku kilka... czy podzielę się z Wami kilkoma wskazówkami, jak sobie po prostu radzić samochodem w warunkach zimowych. Ale nie tylko, bo również pokażę Wam, dlaczego warto czasami patrzeć w lewo, a nie tylko przed siebie podczas jazdy, no i w prawo też. A także pokażę Wam coś, co nieczęsto się zdarza, ale mnie się zdarzyło. Fajny przykład współpracy między kierowcą samochodu osobowego, czyli mną, a kierowcą samochodu ciężarowego. Zapraszam. Zobaczcie, jest możliwa jakaś koegzystencja ciężarówek z samochodami osobowymi. Ta ciężarówka no, wyprzedzała drugą, więc na chwilę trochę mi zajechała drogę, ale wyprzedziła. Ja ją wyprzedziłem sobie tam dosyć sprawnie i chwilę później ona zaczęła się zabierać za wyprzedzenie kolejnej ciężarówki, więc zamiast jechać cały czas i blokować, chcąc wyprzedzić jedną i drugą ciężarówkę, to między tą jedną a drugą zjechała, zrobiła mi miejsce, żebym mógł dalej jechać i potem sobie dalej wyprzedzała, więc... Brawo, fajne zachowanie i pokazujące, że można się dogadać kierowcy osobówek z kierowcami ciężarówek. Szkoda, że nie mam kamerki z tyłu też, bo jakbym miał, to moglibyście zobaczyć, że ten czerwony samochód Audi, on tak na prawy pas zjeżdżał przed chwilą totalnie z lewego, ja natomiast z prawego na środkowy przejeżdżałem i to w momencie, kiedy ten Audi postanowił z lewego na środkowy wjechać, czyli obaj no prawie, że spotkaliśmy się na środkowym pasie. Ale na szczęście wyrzut oka w lusterko boczne pokazał mi, że ten gość właśnie to robi, więc odstąpiłem. Na chwilę zrezygnowałem z wjazdu na środkowy pas, żeby no widząc, że on za chwilę będzie zajęty przez ten samochód Audi, ten czerwony. No więc nauczka jest taka dla mnie i dla Was, że warto przy wyprzedzaniu, zwłaszcza na takich wielopasmowych drogach, ale zawsze w zasadzie warto patrzeć w lewo lusterko, zanim się ten manewr zrobi. Nawet czasami warto spojrzeć lekko w bok, bo lewe lusterko ma pewien martwy obszar. Jeśli jest jakiś samochód, który już jest z boku waszym, może już go być nie widać w lewym lusterku, więc wtedy też warto rzucić okiem na bok, na chwilę tylko zobaczyć, czy tam gdzieś z boku też nie ma jakiegoś samochodu, którego, tak jak mówię, już nie widać w lusterku. Pamiętacie tę moją radę, że jak spadnie pierwszy śnieg, żeby tak oczywiście wtedy, kiedy nic koło Was nie jedzie i przy małej prędkości trochę się oswoić z tym, z tymi warunkami, przyhamować sobie, zobaczyć jaka jest daleka droga hamowania, jak się samochód zachowuje podczas właśnie takich zmian kierunku jazdy. No więc to jest dalej, ta moja rada jest dalej aktualna, ale jeszcze raz podkreślam, trzeba to robić z zachowaniem ostrożności, czyli tam, gdzie nie ma innych samochodów w pobliżu, ani ludzi, ani najlepiej też drzew, ani wrogów. O, proszę bardzo, jak fajnie. Człowiek dzięki temu się oswaja lepiej, nie? Z tym, co,
co tutaj się dzieje na tej drodze. Teraz jedzie z naprzeciwka jakiś samochód, więc jestem grzeczny. Ale jak tylko przejedzie, no to znowu można sobie tutaj... O, co jeszcze można zrobić? Można na przykład sobie zadać pytanie, czy zdołam zatrzymać się przed tym znakiem. Uwaga! No, zdołałem się zatrzymać, ale ledwo, ledwo. Ale to daje też pojęcie o tym, jaka jest droga hamowania długa. No i oczywiście podkreślam, zacząłem hamować, upewniwszy się, że za mną nikt nie jedzie i nie będzie zaskoczony takim manewrem. Teraz jak podjeżdżam do ronda, no to już zwalniam zawczasu, żeby tutaj nie podjeżdżać na granicy przyczepności, tylko mieć jednak duży zapas i móc się zatrzymać spokojnie przed rondem mimo takich warunków. Teraz wjechałem na kostkę, na którą to podobnie jest śliska, zobaczmy. O, pełen hamulec wciśnięty do dechy. Samochód jedzie jak sanki. No i dobrze, że zacząłem zawczasu hamować, bo to jest ostry zakręt. Gdybym nie wyhamował, to bym tam pewnie wjechał na ten krawężnik, albo może nawet ten słup, co by nie było wesołe.